Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich na konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, a witają Państwa ze mną pan europoseł Patryk Jaki oraz poseł na Sejm pan Dariusz Stefaniuk, kiedyś prezydent Białej Podlaskiej, ale dlaczego akurat tak szeroko przedstawiam pana posła, to Państwo już za chwileczkę zrozumiecie z kontekstu naszej konferencji. Szanowni Państwo, my jako Prawo i Sprawiedliwość od kilku dni zwracamy uwagę na to, jak ważne jest bezpieczeństwo polskich obywateli, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo miejsca pracy, posiadania tej pracy i dlatego między innymi w weekend wspólnie z obozem całej Zjednoczonej Prawicy byliśmy w Bogatyni. Dzisiaj również o tym bezpieczeństwie chcielibyśmy z Państwem porozmawiać i nakreślić kilka bardzo ważnych wątków i przypomnieć chociażby tę sytuację, która miała bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa milionów polskich obywateli, zwłaszcza tych, którzy mieszkają na wschodzie naszego kraju. Szanowni Państwo, w 2021 roku Władimir Putin z Aleksandrem Łukaszenką przypuścił atak hybrydowy migrantami na naszą wschodnią granicę. Wówczas rząd i cały obóz Zjednoczonej Prawicy podjął bardzo zdecydowane ruchy i decyzje w tym celu, aby tę granicę zabezpieczyć. Została przyjęta odpowiednia ustawa po to, aby możliwie szybko wybudować zaporę na wschodzie naszego kraju pomiędzy właśnie Polską i Białorusią i uniemożliwić tak naprawdę tę hybrydową akcję, która miała zdestabilizować poprzez napływ niekontrolowanych migrantów nie tylko sytuację w Polsce, ale również w całej Unii Europejskiej. Obóz Zjednoczonej Prawicy skutecznie przeprowadził wszelkie rozwiązania przez parlament, zostały przyjęte odpowiednie przepisy i dzięki temu mogliśmy szybko przystąpić do realizacji i budowy tej zapory na naszej wschodniej granicy. Natomiast co robili politycy wówczas opozycji, między innymi Platformy Obywatelskiej i Polskiej Lewicy? Warto przypomnieć kilka wypowiedzi, chociażby panią poseł Hartwig, która mówiła o tym i apelowała, aby wpuścić w końcu tych ludzi, którzy do nas napływają i są przysyłani na naszą wschodnią granicę przez Władimira Putina i pana Łukaszenkę, a dopiero potem ewentualnie ich kontrolować i sprawdzać. Pan Donald Tusk mówił wielokrotnie, że nie będzie żadnego muru, a to będzie jeden wielki, cytuję, wał. Mówił również o tym wprost, iż Koalicja Obywatelska zagłosuje przeciwko powstaniu tej zapory na naszej wschodniej granicy. I mamy wreszcie wypowiedzi pani Ochojskiej, która już teraz zapowiada, że ta zapora, która jest niezwykle istotna z punktu widzenia tego, iż wciąż na naszą wschodnią granicę napływają kolejne grupy nielegalnych migrantów, pani Ochojska zapowiada, że ta zapora powinna być zlikwidowana, ten mur powinien być usunięty. To jest jej wypowiedź, kiedyś będzie rozebrana ta zapora właśnie i uważa, że tak, że jak najbardziej ten mur powinien być rozmontowany. Ale zachęcam Państwa do tego, zanim przejdziemy do głębszych rozważań, abyśmy zapoznali się z krótkim materiałem filmowym. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Politycy opozycji wzięli udział w hybrydowej wojnie Putina przeciw Polsce. Zanim rząd PiS postawił mur na białoruskiej granicy, obrażali tych, którzy zablokowali atak z użyciem nielegalnych migrantów. Mam wrażenie, że to jest watacha psów, która osaczyła biednych, słabych ludzi. No tak nie postępują żołnierze, to śmiecie po prostu. Kto wam dał prawo nosić tutaj flagę polską? Jesteście zwykłymi zbirami. I obiecują zburzenie muru, jeśli wygrają wybory. A sądzi pani, że po wyborach, gdyby zwyciężyła opozycja, to ten mur powinien być rozebrany? Ja uważam, że tak. Polacy więc oczekują konkretów dotyczących ich bezpieczeństwa. Pytanie do Donalda Tuska. Czy chciałby pan zburzyć mur i pozwolić zalać Polskę nielegalnymi imigrantami? Proszę Państwa, nasz rząd przyzwyczaił Polaków, że jak składamy obietnice, to dotrzymujemy słowa. Czy to obietnica dotycząca na przykład wieku emerytalnego, czy 500+, mówimy, to robimy. Natomiast Donald Tusk i Platforma Obywatelska przyzwyczaiła Polaków do ogólnych hasełek, kluczenia, manipulowania. Dlatego chcielibyśmy zwrócić kampanię w kierunku konkretów, dlatego że czas na konkrety. W związku z powyższym zadajemy mu bardzo konkretne pytanie.
które pozwólcie Państwo jeszcze raz powtórzę. Czy chciałby Pan zburzyć mur i pozwolić zalać Polskę nielegalnymi imigrantami? Proszę Państwa, jutro w całej Polsce te pytania za pomocą naszych parlamentarzystów trafią do wszystkich biur Platformy Obywatelskiej i nie pozwolimy uciec od tego pytania. Dlatego, że czas na konkrety w sprawie kluczowej dotyczącej bezpieczeństwa Polaków. Bo jak Państwo wiecie, Donald Tusk, jego otoczenie, jego zaplecze w tej sprawie, jak mogliśmy krótko zobaczyć w materiale filmowym, kluczyli, zmieniali zdanie, więc jeszcze raz, czas na konkrety. I mam nadzieję, że dojdzie do takiej sytuacji, że Polacy wymuszą na politykach opozycji, czy też może nawet szerzej na całej grupie Webera, żeby zaczęli mówić wreszcie konkretnie. To znaczy, są za Polską, czy są za Rosją? Wczoraj widzieliśmy kolejny odcinek filmu Reset, dopiero co widzieliśmy kolejny odcinek filmu Reset. Państwo widzicie, jakie są fakty w tej sprawie i one się wiążą z tym, co przed chwilą pokazaliśmy. Więc czas konkretów. Szanowni Państwo, jak powiedział nasz rzecznik, ja pochodzę z regionu przygranicznego, a więc Biała Podlaska, Terespol, przejście graniczne, rzeka Bug i oczywiście ten sam problem, który dotyczy inne miejsca stykające się z granicą białoruską, a więc zalew migrantów, który mieliśmy w 2021 roku i on trwa do dnia dzisiejszego, a jest stopowany poprzez zaporę. Z jednej strony mur, tam gdzie jest granica lądowa, z drugiej strony perymetria, tam gdzie jest rzeka. I szanowni Państwo, zachęcam polityków Platformy, Donalda Tuska, który był w Lubelskiem, ale się nie spotkał z mieszkańcami przy samej granicy, żeby zapytał tych ludzi, jak oni się wtedy czuli, gdy ci migranci przechodzili przez tę granicę, gdzie nie wiedzieli, co się wydarzy z ich rodzinami, z ich dziadkami, z ich ojcami, którzy w tych małych wioskach nadburzańskich zostawieni byli sami sobie, gdyby rządziła Platforma Obywatelska. Ci ludzie mieli być pozbawieni wszelkiego bezpieczeństwa i poziomu bezpieczeństwa, na który zasługują, bo przecież tak jak dzisiaj pokazujemy, politycy Platformy Obywatelskiej mówili wpuścić wszystkich, a potem się zobaczy, co będzie. Słowa pani Ochojskiej o tym, że ta zapora miałaby być rozebrana po wyborach wygranych dla Koalicji Obywatelskiej, myślę, że przerażają i dają taki zimny dreszcz na plecach dla wszystkich mieszkańców terenów przygranicznych, dla wszystkich tych, którzy dziękowali i dziękują do dnia dzisiejszego służbom, które pilnują tej granicy, Straży Granicznej, Policji, Wojsku. Mamy przypadki wielu gmin, wielu mieszkańców z naszego regionu, którzy piekli ciasta, żeby podziękować tym pracownikom służb, tym funkcjonariuszom, którzy przyjeżdżali do nas z całej Polski i w momencie, gdy zapora była budowana, pilnowali naszej granicy, ale też funkcjonowali, żyli przecież w tych gminach, w tych miejscowościach. I powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. Ostatnio rozmawiałem z wójtem jednej z gmin przygranicznych, który niedawno był we Francji odwiedzać swoją gminę, w którą mają partnerstwo w regionie Szampanii i powiedział mi, słuchaj Darek, rozmawiałem z tamtym merem. Pierwsza rzecz, zapytał, jak wojna na Ukrainie, jak Polacy funkcjonują, jak wy przyjęliście taką rzeszę uchodźców z Ukrainy. A druga rzecz, gratuluję wam, że nie zgadzacie się na to, żeby przyjąć przymusowo migrantów, bo my we Francji mamy dzisiaj olbrzymi problem. I szanowni państwo, to nie są słowa wójta z Prawa i Sprawiedliwości. To są słowa wójta, który startował z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale jakbyście z każdym z samorządowców porozmawiali, to każdy wam powie, że nie ma zgody dzisiaj na to, żeby ta granica została pozostawiona sama sobie, żeby ta zapora została rozebrana. I ja myślę, że to pytanie, które dzisiaj stawiamy, czy chciałby pan, panie Donaldzie Tusk, zburzyć mur i pozwolić zalać Polskę nielegalnymi imigrantami, to jest pytanie, które stawiają wszyscy mieszkańcy terenów przygranicznych, wójtowie, samorządowcy, z pytaniem do Koalicji Obywatelskiej. Co zrobicie, jak wygracie wybory?